Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj film o lubczyku. Pokażę Wam, jak ja przygotowuję mój lubczyk na zimowanie. Do tego pokażę Wam dwa sposoby przechowywania lubczyku i mam nadzieję, że komuś ten film się przyda. Także zapraszam Was do oglądania i do mojego ogródka. Bo tak wygląda mój lubczyk. Może nie jest najpiękniejszy, ale to jest mój własny z nasion, które zebrałam bodajże w zeszłym roku. No i już czas go obcinać, więc teraz szybka akcja. Obcinamy lubczyk przy samym prawie podłożu. Ostrym narzędziem obcinamy łodygi. Przycinanie lubczyku przed zimowaniem jest wręcz obowiązkowe. Teraz należy go lekko nawieść. Ja używam kompost do warzyw i roślin, aczkolwiek dobrze by było użyć obornika i przysypać go odrobiną słomy. Jako że nie mam, używam kompost, który nie zawiera torfu. Sobie wezmę odrobinę z tego worka. I przysypię górę lubczyka. No i słuchajcie, tak moim zdaniem jest tak wystarczająco, ponieważ ja tu nie mam dużych mroźnych zim, może maksymalnie minus 5 stopni, także to powinno w zupełności wystarczyć. A teraz wracamy do domu. Już jesteśmy w środku, to są moje pędy lubczyku. Może nie jest on najpiękniejszy, poza tym jest późny październik, więc jak to się mówi, to się lubi, co się ma. Wszystko ratujemy. Teraz tak, ja tą moją roślinkę podzielę sobie na te zdrowe części, czyli oddzielam wszystkie właściwie liście od łodyg. Oddzielam liście od łodyg. Podzielę sobie na trzy kubki: zdrowe liście, pędy i te zniszczone, przymrożone już liście odrzucę. Także zabieram się do sortowania i zobaczymy się już za chwilkę. Nie minęło 5 minut, już mam rozdzieloną roślinę na zdrowe liście i na łodygi. Jako że wczoraj padał deszcz, normalnie bym zbierała lubczyk w słoneczny dzień i nie musiałabym go płukać. I tak jest mokry, więc go opłuczę, osuszę i będziemy działać dalej. Łodygi już opłukane, jako że jest je łatwiej wysuszyć ręcznikiem papierowym, zajmiemy się nimi jako pierwsze. Więc obcinam wszystkie brązowe, zniszczone części. Łodyg, nic się nie może zmarnować, łodygi również się przydadzą. I mniej więcej na wielkość pojemnika, w którym będę mrozić, przecinam łodygi, tak by mi się zmieściły. Łodygi są jeszcze bardziej aromatyczne niż liście, więc stwierdziłam, że zamrożę i łodygi. Fajnie można dodać łodyżki, kilka łodyżek do zupy. Roślina odda nam ten smak i zapach do zupy i łodygi można wyłowić. Także nic się nie marnuje. O. I to by było na tyle. Pojemnik pełen łodyg, zamykam szczelnie i wsadzam go do zamrażarki. Już liście prawie całkowicie suche. Lekko można je osuszyć ręcznikiem papierowym. No jak mówię, jeżeli zbieracie w słoneczny dzień, to raczej nie musicie ich płukać, ani nic, najlepiej używać suchych liści. I tak, ja robię lubczyk w soli. To jest dobry sposób, jeżeli będziecie dodawać lubczyk do zup. Jest jeszcze opcja robienia lubczyku w oleju, ale taka pasta w oleju z lubczyku to bardziej nadaje się do jakichś takich sosów czy potraw mięsnych. Na przykład ja nie lubię, jak mi pływa taki sztuczny olej na wierzchu zupy, więc robię lubczyk w soli i taki najlepiej się nadaje do zupy.
Ilość soli zależy, to znaczy ja robię to tak na oko. Ja sobie odmierzam na przykład garść lubczyku, to jest moja garść lubczyku i na tą garść lubczyku dodaję łyżkę soli. A więc tak, podzielę sobie lubczyk teraz na dwie części, sobie go drobno posiekam. Możecie użyć malaksera lub innego urządzenia. Ja sobie go drobno w miarę posiekam. I tak niezbyt drobno posiekany lubczyk przekładam do miseczki. Teraz zabieramy się za solenie. Do lubczyku używam soli niejodowanej przede wszystkim. Jest to sól kłodawska, moim zdaniem najlepsza. I teraz dodaję taką czubatą łyżkę soli do lubczyku. Mieszamy dobrze lubczyk z solą. Tu jakieś grudki. Bardzo prosta sprawa. I teraz taki lubczyk przekładamy do malutkich słoiczków. Gdy już mamy uzupełniony słoiczek, górę słoika posypuję solą. Też nie za dużo, tak troszeczkę, żeby zabezpieczyć górę. Słoik szczelnie zamykam i tak przygotowany lubczyk trafia do lodówki. Krótko, zwięźle i na temat pokazałam Wam, jak ja przechowuję mój lubczyk. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Więcej informacji o lubczyku znajdziecie oczywiście w artykule na stronie www.zielonehobby.com.pl. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się.